Hej wszystkim, ja jestem Buba i witam was w takiej nowej serii na moim kanale. To będzie taki tygodnik z darmowych gier na Epic Games. W każdym tygodniu, po prostu w czwartek, jeśli wyjdzie jakaś nowa gra, to ja sobie po prostu ją zainstaluję, ściągnę, pogram jakąś tam godzinkę, dwie, zobaczymy po prostu jak to będzie działać. Cały ten gameplay dostaniecie właśnie też w tym odcinku i na koniec jeszcze dodatkowo przy okazji zrobimy sobie taką małą recenzję, taką małą moją opinię na temat tej gry, czy warto w nią zagrać. Tak, żebyście nie musieli, przypuśćmy, jeśli macie jakiś kiepski internet, słaby, wolny internet, żebyście musieli ją ściągać i możecie sobie obejrzeć właśnie ten film jako takie miałe wprowadzenie do tej gry. W tym tygodniu darmową gierką jest Sunken Sea. No i cóż, no ja będę ściągał, oczywiście ogramy sobie ją i zobaczymy jak to będzie wyglądać. No i oczywiście na końcu zrobimy małe podsumowanie. Dlatego zapraszam, jeśli nie chcecie oglądać samego gameplaya, żeby sobie czegoś spoilerować, to możecie oczywiście przeskipować dalej. Ja postaram się w filmie po prostu podzielić to na trzy części i tam już będziecie mniej więcej wiedzieć, do którego momentu trzeba przeskipować. Póki co, soundtrack naprawdę niezły. Niestety nie ma języka polskiego. Dlatego trzeba będzie sobie poradzić bez tego. Zacznijmy. Trzy dekady temu, w odległej Wiktorii, Londyn został skradziony przez nietoperze. Teraz leży mile poniżej powierzchni. To było strasznie niewygodne dla każdego z nas. Ale również otworzyło to ogromny czarny ocean właśnie dla ciebie. Witaj w Undersea. Wybierz swoją ścieżkę. Zadecyduj, kim chcesz być i co chciałbyś osiągnąć. Okej, okay, mamy jakieś tutaj właśnie opisy tego, kim chcielibyśmy być. Możemy zostać takim ulicznym gangsterem. Twój gang wygnał cię za to, że urosłeś zbyt duży. Wolałeś i po prostu pójść na morze, niż brać udział w takich większych przestępstwach. Ostatni wielki skok pozwolił ci na kupno statku. I ten właśnie, ten cały gangster daje nam bonusy do ukrywania się i unikania. Mogę też zostać poetą. Poeta wyedukowany i poszukuje sensacji na morzu. Na szczęście twój masz spory spadek tak naprawdę do przepuszczenia. Twój ojciec, który dawno temu zaginął, był bardzo bogaty i dlatego właśnie masz więcej, dużo więcej kasy. I to daje nam bonusy do stron, też to pages, tak to się do końca można inaczej to pewnie przetłumaczyć. A jest to umiejętność po prostu, która zwiększa nam inteligencję. Możemy też zostać weteranem kampanii z roku 1968 prawdopodobnie, w którym walczyliśmy właśnie jako podczas inwazji na Hell, piekło. Londyńskie armie zostały stracone, ty jedyny przeżyłeś. No i twoje zdobycze oraz hajsy pozwoliły ci kupić command, czyli to jest ekipę, że tak powiem. I to nam daje bonus do żelaza. Czyli umiejętności, która pozwala na zadawanie bezpośrednich obrażeń. Możemy również zostać kapłanem po poświęceniu, nie wiem, jak dokładnie się mówi, który stracił ten swój cały wdzięk i nic tak naprawdę mu już tutaj nie pozostało do roboty, dlatego może wyruszyć i tam szukać zaspokojenia swojego apetytu. To nam daje umiejętność serduszka, hearts, czyli umiejętność, która pozwala nam na leczenie oraz zwiększenie morali. Też całkiem ciekawe. No i ostatnia klasa, jaką możemy wybrać, jest to klasa, no tak się śmieję w sumie, bo to tak wygląda. Filozof. Czyli twoje teorie na temat czasu, krwi, wiadomo, tych gwiazd sprowadziły cię właśnie tutaj do Nithu, gdzie właśnie w grocie, gdzie leży, do groty, gdzie leży Londyn tak naprawdę. No i teraz możemy tak naprawdę wypłynąć w poszukiwaniu czegoś innego. Nadal nie rozumiem do końca, co znaczy to Z, czyli prawdopodobnie jest to jakaś terminologia związana z grą. Się pewnie przekonamy w trakcie. I to nam daje dodatkowy bonus do luster, czyli umiejętności wykrywania oraz percepcji, wykrywania jakichś tam prawdopodobnie niebezpieczeństw czy coś takiego. I tak szczerze mówiąc, nie wiem, w co chciałbym pójść. Możemy zostać weteranem w sumie, czemu nie? To nam troszeczkę zawsze dało możliwość zadawania bezpośrednich obrażeń, chociaż też nie do końca wiem, na jakim zasadzie ma to działać. No ale w sumie można by było. Pójdźmy jako weteran. No i teraz tak naprawdę możemy sobie jeszcze wybrać poza naszą klasą, co tak naprawdę znaczy dla nas zwycięstwo, co znaczy wygrywanie. Zobaczcie, mamy trzy możliwości, czwarta jest niestety zablokowana. Pierwszą z nich jest odzyskać po prostu szczątki naszego ojca, który zaginął dawno temu, a my nie znaliśmy go tak naprawdę. Możemy wybrać sobie spełnienie, czyli zebranie po prostu setek tak naprawdę historii na temat tego, co tutaj się dzieje dookoła. Nauczenie się wszystkiego, całej tej lokacji oraz napisanie jakiegoś dzieła sztuki. No i potem oczywiście pójście na emeryturę. Albo właśnie bogactwa. Czyli wiadomo, wiemy już tak naprawdę jak to jest być biednym.
Dlatego chcemy zdobyć jakąś właśnie posiadłość, jakąś służbę, wspaniałe ubrania, rodzinę może. Czyli to mamy takie właśnie trzy i czwarty, ten zablokowany, to jest prywatne królestwo, czyli stworzyć własną kolonię, utopię, coś takiego. I to jest właśnie ta droga, którą nie możemy obecnie wybrać, ale jak to jest napisane, można to wybrać prawdopodobnie później, można się przerzucić. Szczerze mówiąc, nie wiem, co mogłem wybrać, może wybierzmy coś po środku, czyli właśnie spełnienie. Tak, żeby poznać jakąś historię, napisać jakieś dzieło sztuki, coś takiego. Czemu nie? No i dzięki temu, jak powrócimy za każdym razem do upadłego Londynu, to zobaczcie, możemy wybrać sobie opcję przejścia na emeryturę. Ale najpierw będzie trzeba napisać oczywiście to całe dzieło sztuki. Zanim jeszcze przyjdziemy, zobaczcie, możemy wybrać sobie tytuł, jaki będą nas nazywać inni ludzie. Jakim będą nas nazywać inni ludzie? Możemy być lordem, mieszkańcem, może po prostu sir, jako pan po prostu. W zwyczajnym świecie. I tutaj mamy całkiem sporą ciekawostkę, zobaczcie. To od razu gra nam daje taką informację na temat tego, że powinniśmy eksplorować, wykorzystywać nasze szanse, ale też nam mówi o jednym, mianowicie, że nasz kapitan, czyli my jako kapitan, prawdopodobnie umrzemy. Ta cała lokacja, te całe Z, czyli jak ja to rozumiem, jest to po prostu te całe morze, czy też dno oceanu, czy czegoś, jest po prostu głodne i dlatego pożera tych wszystkich kapitanów, którzy wyruszają na podróż. Ale każdy kapitan przekazuje sobie informacje z poprzednika na następnego. Dobra, możemy teraz sobie zobaczyć, wybrać jakiś awatarek. Z racji tego jeszcze jesteśmy... W ogóle mamy jakieś mumie. Może być taki ziomeczek, czemu nie? Nazwijmy się oczywiście Buba. Accept. Okej, co my tu mamy? Możemy pójść nawet do biura, zobaczcie, w którym możemy otrzymać jakieś pieniążki za informacje, które zyskamy. Jako kapitan Z. Spoko, czyli tak, w taki sposób możemy też zarabiać. Mamy jeszcze inne opcje, które są zablokowane. O, proszę bardzo, tutaj jest jakiś pasażer, po prostu szuka sobie kogoś, kto przeprowadziłby go na północ do Vanderbytu. Lokacji tutaj mamy prawdopodobnie. Aha, czyli to są wymagania, które potrzebujemy spełnić, aby odblokować taką ten. O, i tutaj mam też bardzo ważne informacje. Kapitanowie statków, czy też tych właśnie ci podróżnicy, bardzo często giną. Ale to nie jest koniec. Kiedy zginiesz, nauczysz się dodatkowych rzeczy, które zostaną przekazane i pomogą w przetrwaniu następnym razem. I trzeba też pamiętać jednej rzeczy, czyli Anterzy, czyli ta lokacja, zmienia się za każdym razem, jak mamy nowego kapitana. Prawdopodobnie renderuje się od nowa, dlatego to też troszeczkę inaczej wygląda. Eksploracja jest sercem tej gry. Ryzyko wynagradza. Pozostawanie blisko Londynu jest zdecydowanie bezpieczne. Ale po pewnym czasie po prostu możemy... Ale po pewnym czasie możemy utracić paliwo, możemy utracić zapasy. Dlatego jeśli będziemy eksplorować, to możemy właśnie znaleźć jakieś sekrety i tak dalej. Okej, no zobaczcie, mam jeszcze sklepy. Nie wiem, tutaj zobaczcie na zasadzie paliwa. Pokazuj mi chyba, że nie mam, co mogę kupić. Spoko, możemy sobie przynosić skarby, dzięki czemu możemy zarobić pieniądze, fajnie. Możemy kupować, zobaczcie, flary, mamy zapasy jakieś, tu mamy naprawdę wiele różnych rzeczy przed wypłynięciem, z tego co widzę, trzeba będzie to ogarnąć. Jeszcze parę zapasów mamy, czyli nie musiałem sobie kupować, miałem jeszcze kilka sztuk, ale wiadomo, na zapas zawsze się przyda, paliwo. Tu mamy właśnie różnych sklepikarzy, od których możemy kupować różne przeróżne rzeczy, jak jakieś pociski, jak jakieś tutaj paliwka, jakieś lampy i tym podobne. No dobra, to co, startujemy, nie? I płyniemy. Czy mogę jakoś tutaj... tak, S, żeby zwolnić, albo sterować możemy, no dobra, spoko. Okej, spoko, fajnie, możemy sobie normalnie sterować statkiem. No to co, wypływamy, zobaczymy, co nas tutaj czeka zaraz dalej. Odpaliła się pierwsza muzyczka. Tutaj mamy jakiś Hunter Skip. Czy tutaj można jakoś wpłynąć? Tam, po drugiej stronie chyba widzę port. Tak, mamy informację tego właśnie, żeby zaparkować tutaj w porcie, bo mamy jakieś możliwości ciekawe nowe w tym miejscu. No dobra, no to zobaczmy. Tu mamy całego loga właśnie, który nam pokazuje, co i jak się dzieje. Mam nadzieję, że widzicie. Nie! Uderzyłem statkiem, zamiast się zatrzymać za szybko, to kurde uderzyłem. Fuck. Dobra, dokujemy. Okej, no to była lokacja po prostu Hunter's Keep, czyli zamek łowców, w którym poznaliśmy jakąś tam rodzinkę, która miała tam, wiadomo, jakieś tam dzieci. Nasz bohater czuł różne zapachy, będąc tam. Tak naprawdę ładnie opisane jest. No i oczywiście zjedliśmy sobie po prostu lunch, straciliśmy niestety na szczęście głód, ale też zyskaliśmy jeden terror. Co jest troszeczkę dziwne, no ale dobra. Pójdźmy dalej. Możemy zobaczyć, czym jest battle jeszcze przy okazji, znaleźć jakąś walkę. Może z przeciwnikami, jeśli się uda. To jest po prostu na zasadzie takiej, że
Jeśli ktoś jest w tym zasięgu, jakiś przeciwnik, to możemy się z nim napierdzielać. Tutaj mam jakiś statek, zobaczmy, czy to faktycznie działa tak, czy... Okej, to jest chyba jakiś tylko przyjazny statek, czy nie? Tutaj właśnie dostajemy też przy okazji tutorial na temat fragmentów, które zyskujemy przy odkrywaniu nowych miejsc. Zdobywanie wystarczającej ilości pozwala nam odkryć jakiś sekret danego miejsca. No i oczywiście możemy używać tych sekretów do wzmacniania umiejętności naszych kapitanów. Mamy jakieś kolejne, zobaczcie, wyspy, jest to The Mook's Island. No, no mamy jakąś fabrykę, w nim też spotkaliśmy jakiegoś innego człowieka, który nam dał kilka informacji dotyczących kolejnej stacji, o dobrej restauracji, napiliśmy się z nim też również herbaty, straciliśmy terror, bo pogadaliśmy sobie z nim fajnie. To jest naprawdę całkiem sympatyczna historia, tutaj za tą grą się też znajduje. Jest naprawdę ciekawie. Za każdym razem, kiedy jesteśmy gdzieś w takim właśnie mocnej mgle i widzimy światełka na statku zielone, oznacza to, że nasz terror wzrasta, bo nasza załoga się zaczyna bać. Okej, spoko, to jest spoko informacja, warto o niej wiedzieć. Mamy właśnie jakiś tutaj jeszcze jeden port. Oho, wchodzimy w walkę, zobaczcie. Napotkałeś przeciwnika. Czerwony właśnie tutaj, ten cały taki półkole wskazuje nam nasz zasięg, jeśli chodzi o walkę. Trzeba być w tym zasięgu, żeby nasi właśnie strzelający, czy też strzelcy mieli jakikolwiek sposób na trafienie przeciwnika. Okej, jest to, zobaczcie, Megalops. Oho. Czy możemy jakoś tutaj, kurde, fajnie... Ała! Nie! On mnie atakuje! Okej, możemy sobie, zobaczcie, strzelać. Dostajemy sporo obrażeń. Musiałbym jakoś się odsunąć, bo ja nic mi nie zadaje obrażeń też, zobaczcie. O, teraz dostał mocno. 3 HP mu zostało. Ale my też tracimy, mamy 66 na 75 HP, jeśli chodzi o statek oczywiście. Udało się, pięknie. Zobaczcie, możemy sobie, mamy 75% szansy na to, żeby właśnie rozwalić tego, czy rozwalić, na części pierwsze rozłożyć tego kraba całego. Albo możemy go pociąć po prostu na zapasy, albo odnaleźć właśnie jakieś tam, jakąś wiedzę ogarnąć z tego kraba. Zobaczmy z wiedzą. No i oczywiście udało nam się, mieliśmy 75%, udało nam się ogarnąć tego typeczka i zyskaliśmy 25 dodatkowych fragmentów, które możemy wykorzystać właśnie do rozwoju naszej postaci. Całkiem sympatycznie. O nie, kolejna walka z krabem. Najgorzej. Nie dostał, shit. Najgorzej. Szybko rotujemy dookoła. Nie, krabie, zostaw mnie. Ty pajacu, ty najgorszy, jak on mnie bije mocno. No nie trafiłem znowu. Fajnie by było w sumie od niego uciec, tylko że nie wiem, czy dam radę. Ja nie chcę zaraz statku stracić po prostu. Patrzcie, cały czas mnie goni, no to mam problem. A udało się uciec na szczęście. Muszę powrócić z powrotem do Londynu, kupić jeszcze troszeczkę paliwa, bo zobaczcie, kończy mi się, cholera jasna. Bez tego to tak średnio cokolwiek osiągnę. Tak jak nam jeszcze dodatkowo wskazówka powiedziała, że właśnie warto wrócić i uzupełnić sobie paliwo. Zobaczcie, że mamy całą mapę, jaka jest całkiem spora, jak sobie oddalimy. O, jest co robić. Nie! Uderzyłem! No to jest naprawdę, w tej grze jest naprawdę niesamowita ilość rzeczy do roboty, nie? Można się wręcz zgubić na samym początku, nie wiedząc, co się dzieje. Oho, walka ze statkiem jakimś, zobaczcie. Czy dam sobie radę? Ładujcie pociski! Do maksa, więcej to dobrze może. 16 mu zostało, jest dobrze, jest bardzo dobrze. No i pięknie, udało się. Sztos, mamy zapasy. Pięknie, otrzymaliśmy jeszcze jakieś tam dodatkowo elementy, jeśli chodzi o kluczyki i tym podobne, jakieś tam materiały. To możemy, zobaczcie, wpłynąć gdzieś do jakiegoś innego, większego miasta chyba. Vanderbright to jest.
Okej, tam mamy chyba właśnie jednego typeczka na naszym statku, który chciał tutaj dopłynąć. Zapakujmy się do portu. Okej, przypłynęliśmy, ogarnęliśmy kilka rzeczy, zdobyliśmy parę informacji, też udało nam się troszeczkę zbić terror, ale też udało nam się zwiększyć terror, bo niestety nie udało mi się wygrać z jednym sekretem. Miałem 60% szansy na udanie. Mamy kolejną lokację jakoś. Te bańki, co to może być w ogóle? Nic ciekawego? Jest kolejny krab, cholera. Ach. Dosyć ładnie teraz poszło. Wręcz bardzo ładnie. Nie, nie udało się, ale skam najgorszy. A tyle procent szansy miałem na zrobienie tego. Dopłynęliśmy gdzieś na samą górę do kodeksu, zobaczcie, jakiejś innej lokacji jeszcze. Tylko problem jest taki, że już mi paliwo się kończy, nie wiem jak ja będę miał wrócić teraz. Tu jest... Chyba będzie game over w tym momencie, bo już nie będę miał nawet jak wrócić. Tak, niestety nie za wiele już będę mógł zrobić. Mam za mało paliwa, żeby cokolwiek zrobić. Jesteśmy daleko, dosyć na północy. Też nie za bardzo udało się tej kasy zebrać trochę. Wydaje mi się, że jakbym popłynął może gdzieś na prawo, tutaj i tutaj jakoś zaczął czyścić, żeby zbierać jakoś jakieś te hajsy, robić questy, to byłoby troszeczkę inaczej, bo na tą chwilę obecną niestety już tutaj nic nie zrobię. Jeszcze jak do Vanderbright podpłynę, to jeszcze by się jakoś dało, ale potem nie miałbym też jak paliwa zdobyć, ani kupić. Dlatego to już by było raczej niewykonalne. Warto by było zacząć od nowa, po prostu od początku i faktycznie ogarnąć sobie do końca tutaj tą lokację samą początkowo przy Londynie, gdzie mamy najtańsze paliwo. Bo poza tym... No bywa ciężko, niestety, no bywa ciężko, trzeba to sobie na spokojnie ogarniać. No cóż, no ale to... Chyba by było tyle, jeśli chodzi o tą grę. Sunless Sea. Postradaj rozum, zjedz swoją załogę, umrzyj. To jest dewiza Sunless Sea. Jest tak właśnie opisana w opisie gry na Epic Games. Mam co do tej gry pewne zastrzeżenia, mam pewne, że tak powiem, minusy, które mogą mocno przeważyć tym, czy zagracie w tą grę, czy nie. Oczywiście, tak jak mówię, jest to gra darmowa, dlatego jeśli nawet robicie sobie po prostu jakąś kolekcję gier, możecie sobie śmiało na Epiku dodać do biblioteki i zawsze będziecie ją mieli, możecie do niej sobie wejść, wrócić, kiedy będziecie mieli tylko ochotę. Jeśli chodzi o fabułę gry Sunless Sea jest bardzo problematyczna, bo z tego co sami twórcy powiedzieli, to jeśli chcecie poznać całkowitego lora tej gry, całkowitego lora tego świata, musicie niestety zagrać w Fallen London. Fallen London, czyli grę przeglądarkową twórców Sunless Sea. Ja sobie troszeczkę ją tam przeklikałem, jest to taka stricte ekonomiczna gra przeglądarkowa, troszeczkę jak Clicker Games, ale na bardziej zasadzie właśnie takiego RPGa. Tak samo jest i z Sunless Sea. Sunless Sea to też jest w pewnym sensie RPG, którego mamy tak naprawdę z górnego rzutu. Podstawowe rzeczy, jakie wam są potrzebne do zrozumienia Sunless Sea, jest to, że to jest gra stricte fabularna. Jest tylko po angielsku, nie jest niestety po polsku, dlatego wiem, że dla większości graczy może być to problem. Głównie dlatego, że jeśli chodzi o dialogi, czy też informacje na temat tego, co się dzieje w grze, otrzymujemy w postaci ścian tekstu. Nawet jak idziemy sobie, dopływamy do jakiejś lokacji, po prostu rozmawiamy sobie z jakimiś NPC-tami, to zazwyczaj nawet nasz bohater mówi nam, co czuje, na przykład jakiś zapach lawendowy, że tutaj się coś dzieje, że ta kanapka wygląda tak, że no... wywraca mu się wszystko w żołądku. Oczywiście to jest tak po skrócie opisane przeze mnie, ale każdy dialog, każda formułka tekstu jest naprawdę rozwinięta. Jest dosyć spora, dlatego znajomość języka angielskiego jest potrzebna to raz, a dwa, no po prostu jest to gra stricte taka dla kogoś, kto lubi ciekawą historię, ktoś, kto lubi książki. To jest taka bardziej interaktywna książka niż gra. Dlatego fabularnie stoi na takim troszeczkę dziwnym poziomie. Brakuje tego lore, brakuje tego wytłumaczenia, co my tu robimy, kim jesteśmy. Poza tym, jeśli chodzi o gameplay, jest to stricte zwykły gameplay, w którym pływamy sobie najzwyczajniej w świecie statkiem. Pływamy z jednej lokacji do drugiej, robimy questy, walczymy z potworami morskimi, walczymy z różnymi innymi statkami, innymi po prostu załogami. I wygląda to całkiem ciekawie, chociaż ta walka, no tak jak mówię, po pierwszych dwóch, trzech robi się nużąca. Różni się tylko tym, że tutaj faktycznie mamy przeciwnika, który ma 300 HP, a tam mieliśmy przeciwnika, który ma 60 HP. Dlatego ten gameplay też tak troszeczkę się zamyka w tym, że musimy głównie pływać statkiem od jednej lokacji do drugiej. Jeśli chodzi o oprawę wizualną, wydaje mi się, że jest całkiem sympatyczna. Wiadomo, to też nie można się spodziewać po tej grze nie wiadomo jakich rzeczy. To nie jest gra trójwymiarowa,
postawiona na jakimś, nie wiadomo jakim silniku, ale mimo wszystko wizualnie ona jest naprawdę imponująca, jest naprawdę ładna. Wizualnie jest naprawdę bardzo ładna, jest naprawdę sympatyczna, przystępna. Jeśli ktoś lubi kolor zielony, to zdecydowanie mu się spodoba. Mamy tam wiadomo jakieś tam lokacje, które są na zasadzie fabryk zniszczonych, czy też jakichś wysp mglistych, jakieś potwory potężne, które są też całkiem ciekawie zanimowane. Ale to też nie jest jakiś cud techniki. To jest coś, co można było osiągnąć w grach już przed 15 laty, może więcej nawet. Dlatego też nie można się spodziewać nie wiadomo czego. Jeśli chodzi o oprawę dźwiękową, to zdecydowanie bardzo, bardzo polubiłem. Ten fajny ambient w tle, jak jesteśmy gdzieś w dokach, słyszymy tę wodę obijającą się o ścianki. Wiadomo, jest to jakiś prosty loop, ale zawsze naprawdę ładnie usprawnia wrażenia po prostu w danej lokacji. Wiemy, że jesteśmy w morzu, jesteśmy, że pływamy statkiem. Mamy wiadomo jakieś tam silniki parowe, muzyka, soundtrack jest też bardzo ładny, jest naprawdę fajny, ciekawy, interesujący. Co jest jeszcze fajnego w tej grze, to to, że mamy tak dużo elementów wszystkich. Na początku może to przytłaczać, bo jeśli chodzi na przykład o inne gry RPG, to na przykład mamy wiadomo jakąś siłę, zręczność i tak dalej. Mamy jakieś tam debuffy, mamy jakieś buffy, jest wszystko fajnie, pięknie, ładnie wytłumaczone. Tutaj dostajemy po mordzie dosłownie tymi wszystkimi statystykami. Jak na przykład gdzieś wpływamy, rozmawiamy z kimkolwiek NPC-em, dostajemy terror. I się okazuje, że terror może nas zabić. Potem wpływamy w jakieś inne miejsce i dostajemy jakąś tam historię terror, która daje nam dodatkowo, jeszcze nakłada dodatkowy terror. Stakuje się i im więcej się nastakuje, tym więcej terroru będziemy dostawać później. Poza tym mamy właśnie jakieś sekrety, mamy jakieś tutaj, wiadomo, historie opowiedziane przez innych ludzi. Jeśli spotkamy jakiegoś człowieka, otrzymamy od niego historię i ją wysłuchamy, możemy dostać na przykład terror. I też mamy takie elementy z typu rzutu kostką, jak w Dungeons and Dragons. Mamy ileś tam procent szans na zrobienie czegoś, rzucamy kostką, dostajemy na przykład od 1 do 26 i automatycznie dostajemy terror, bo przegraliśmy. To jest całkiem ciekawe, sympatyczne rozwiązanie, ale bardzo często po prostu nie wiemy, co ze sobą zrobić. Otrzymujemy na raz 15 różnych efektów. Bez wchodzenia na stronę twórców gry mamy po prostu problem z ogarnięciem tego, co się tu właściwie cholera dzieje. To jest właśnie chyba największy minus tej gry, że tak naprawdę raz, że nie dostajemy całkowicie lory, bo ta lore została opisana, rozwinięta w poprzedniej grze twórców na przeglądarkę, która jest zrobiona gorzej i ciężej się w nią gra, też brak chęci do grania w tą grę. No i to, że mamy tyle tych efektów. Te efekty po prostu rozwalają mózg. Musimy wczytywać się w każdy poszczególny element, ogarnąć co on robi, ale też nie do końca jest wytłumaczone i trzeba wejść najlepiej na wiki. No i dobra, no i cóż, no to pokrótce w sumie było tyle. Gra jest ciekawa, bardziej nastawiona na fabułę, mniej na sam gameplay. To jest dla kogoś, kto faktycznie umie dobrze angielski i chce sobie przeczytać całkiem ciekawą historię, która też nie jest do końca opisana przez to, że właśnie brakuje elementów lore'a. No i przechodząc do meritum tak naprawdę tej gry, za oprawę graficzną, dźwiękową dałbym ocenę 6. Wydaje mi się, że soundtrack, ambient w tle robił naprawdę robotę. Graficznie też było to całkiem sympatyczne dla oczu, można było spokojnie sobie fajnie pograć, nie kłuło to jakoś w oczy super, dlatego dałbym ocenę 6 na 10. Jeśli chodzi o oprawę, czy też bardziej fabułę, dałbym ocenę 3 na 10, dlatego że tak jak mówię, jeśli chcemy zapoznać się tak naprawdę z lorem całego tego świata, to musimy grać w poprzednią grę twórców, a to jest tak troszeczkę nie do końca fajnie zrobione, biorąc pod uwagę, że to nie była gra też wypuszczona jakoś wcześniej jak normalna gra na PC-ta, tylko właśnie przeglądarkowa. No i jeśli chodzi o gameplay, dałbym ocenę 4 na 10, głównie dlatego, że jeśli chodzi o mechanikę walki, czy też pływania, ona po pewnym, pewnie nawet szybko, tak gdzieś po pół godzinie grania, zaczyna się nudzić i... Poza tym, że musimy zwracać uwagę na każdy element, jeśli chodzi o, wiadomo, o terror, o głód, o paliwo i tak dalej, tak sam gameplay, czyli to wkładamy pracy w tą grę, niestety troszeczkę się zaniża, dlatego daję ocenę 4 na 10. Ratuje to, że jednak mamy mnóstwo tych elementów, które musimy się nauczyć. Jego ostateczna ocena to będzie 13 na 10, czyli przy średniej około 46 na 100. Poniżej pułapu połowy, czyli poniżej pułapu 50, to dlatego nie polecam tej gry osobiście do grania. Chyba że faktycznie lubicie ten świat, graliście w poprzednią część Fallen London i ogarniacie dobrze angielski, chcecie sobie po prostu pogać w grę, w której możecie się wczuć w bohatera, kapitana statku, który sobie po prostu pływa po nieznanych morzach. I to by było tak naprawdę tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie, piszcie w komentarzach, jak wam się to podobało, czy chcecie dalej kontynuować, czy czegoś takiego, jakieś może ewentualnie sugestie, co byście chcieli jeszcze zobaczyć dodatkowo. A ja się w tym momencie zbieram, widzimy się na innych filmach na moim kanale oraz na live'ach. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, na razie, cześć, trzymajcie się.